Rzeźba w galerii artystycznej, mural na ścianie jednej z kamienic, czy słynne dyktando. Od dzisiaj dołączy do nich krasnal Krystynka. Wszystko to, by upamiętnić świętej pamięci Krystynę Bochenek. W samo południe przed Teatrem Śląskim odsłonięto mosiężną figurkę przekazaną Katowicom przez Wrocław. W zamian stolica Dolnego Śląska otrzymała beboka. Magda Sincewicz. Pojechały do Wrocławia, by rozpocząć kolejny rok działającego od 25 lat stowarzyszenia i nie wróciły z pustymi rękoma. Ze zjazdu Krystyn przywiozły wyjątkowy prezent. Chcieliśmy w jakiś sposób upamiętnić i szczególnie odznaczyć to stowarzyszenie właśnie z tego względu, że pojawiło się we Wrocławiu. Dlatego prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk przekazał na ręce właśnie stowarzyszenia figurkę krasnalkę Krystynkę. Filigranowa mosiężna postać stanęła w drzwiach Teatru Śląskiego. To kolejne miejsce na mapie Katowic przypominające o zasłużonej dla miasta i Śląska świętej pamięci senator. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Faktycznie bardzo wiele osób nad nią pracowało. Jesteśmy niezwykle wdzięczni jako rodzina za ten kolejny pomniczek, taki trochę przewrotny. Myślę, że mamie bardzo by się podobał, bo jest z takim lekkim puszczeniem oczka. Bardzo wiele osób nad tym pracowało, ale równie sporo przybyło, by zobaczyć to małe arcydzieło. O Krystynie Bochenek nie da się zapomnieć i o Krystynie Bochenek nie zapomnimy. Raz, że przez imię, ale drugi raz przez to, kim była, jak działała i ile potrafiła dobrego wkoło siebie, żeby zgromadzić, że ta ilość ludzi właśnie, no chociażby przy dzisiejszej 31 stopniach zjawia się w takich kapeluszach, żeby odsłonić no, krasnalkę podarowaną przez Wrocław. Wrocław, który także został obdarowany do słynnych od lat krasnali, dołączą katowickie beboki, a mianowicie jedna beboczka, muzyczka, reprezentująca Katowice jako miasto kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki. Jak widzimy, no jest to połączenie trochę Katowic i Wrocławia, tak więc bardzo się z tego cieszymy, że tak wspaniały pomysł Wrocław miał i ofiarował nam właśnie tą figurkę, która już teraz pięknie tutaj zdobi nasze miasto. Miasto, które nie zapomina o jego zasłużonych mieszkańcach.